O, cześć dzieciaki, cześć! Super, że jesteście na kanale Bajkowo. Podobam wam się w tym stroju? Poznajecie, za kogo jestem przebrana? Mam złote buciki i czerwone rękawiczki, sukienkę, wszędzie znaki stali kart, no i do tego jeszcze złoty diadem. Ojeju, jak ty pięknie wyglądasz! Poczekaj, ja chyba wiem, za kogo ty się przebrałaś. Ty lubisz Disneya, ty lubisz bajki, więc chyba przebrałaś się za królową. Ojej, ale szybko odgadłaś. Zgadza się, jestem królową. I to złą królową z bajki Alicja z Krainy Czarów. O rany, ale ci zazdroszczę tej brokatowej sukni. Po prostu wyglądasz zjawiskowo. Sama mogłabyś być jakąś królową z Disneya. A słuchaj, a propos Disneya... Masz ochotę na zapoznanie się z bohaterami Disneya? Masz ochotę otworzyć moją wielką niespodziankę? No pewnie! Co to za pytanie? Jeśli chodzi o Disneya, o księżniczki i innych bohaterów, no to jestem bardzo ciekawa! Laleczki LOL Surprise już są gotowe na otworzenie wielkiej niespodzianki. A wy również, kochani? Jeśli tak, to zostawcie kciuki do góry, a ja zapraszam was do oglądania! Wiecie, o czym dokładnie mówiła nasza laleczka? O Disney Durables, czyli niespodziankach, które się kryją za tymi drzwiami. Słuchajcie, jest to taki specjalny zestaw, dzięki któremu możemy kolekcjonować figurki naszych ulubionych bohaterów z Disneya. Zarówno księżniczki, na pewno jakiś książę się tutaj pojawi, no i inni bohaterowie. Zobaczcie tylko, tutaj mamy Olafa, Vaianę, Elzę z Krainy Lodu, jest Mini oraz to jest chyba płomyk z Belli. Drzwiczki, zobaczcie, wyglądają w ten sposób. Z tyłu mamy pokazane figurki, na jakie możemy trafić. Są to naprawdę przeróżni bohaterowie. No a teraz, kochani, zaczynamy zabawę. Zobaczymy, ile w środku będziemy mieli niespodzianek, ponieważ w takim opakowaniu możemy ich mieć 5, 6, a nawet i 7, a do skolekcjonowania jest aż 78 różnych figurek. No to zaczynamy zabawę, kochani. Open me jest tutaj napisane, więc słuchajcie. Otwieramy tutaj. O, słuchajcie, szafa jest mega mocno zamknięta. No dobra. I sprawdzamy, co jest w środku. Wow, zobaczcie, jeszcze więcej drzwiczek. A w każdym takim pudełku z drzwiczkami kryją się figurki. Więc może zaczniemy sobie od pierwszego. Możemy albo tutaj to otworzyć, albo to wyciągnąć. Zobaczcie, tak to wygląda. Takie małe, urocze pudełeczko. Możemy nawet zajrzeć do środka przez małe okienko. No i mamy saszetkę Disney Durables. Któż tam w środku będzie, moi drodzy? Może trafimy na jakąś fajną księżniczkę? O rany, ja już poznaję, kto to! Zobaczcie, czy wy poznajecie tego oto bohatera? To jest oczywiście przepiękny niebieski stworek, czyli Stitch z bajki Lilo i Stitch. Znacie tę bajkę? Ja wam powiem, że oglądałam ją parę razy, jest naprawdę świetna. Zwróćcie tylko uwagę, jakie te figurki mają gigantyczne oczy. Oczywiście nasz Stitch ma tutaj fajny strój, ale jeśli się dobrze przyjrzycie, to ten nasz Stitch to jest taki kosmiczny Stitch w takiej troszeczkę innej wersji niż ją znacie. Ma tutaj podwójne ręce, oczywiście duże oczy, no i duże uszy. Otwieramy dalej. Zostało nam jeszcze troszeczkę tutaj drzwiczek do otworzenia. Zabiorę kolejne pudełeczko. Wygląda tak. Tutaj mamy jeszcze okienka. Zobaczcie, możemy je również otworzyć. Z drugiej strony to samo. Czuję się, jakbym otwierała prezenty na święta. Znowu mamy napis Disney Durables. I w środku mamy... Wow, zobaczcie! Ale wyjątkowa figurka. Ona nie jest plastikowa, ona jest zrobiona z materiału. Jest taka milutka w dotyku. Ale czad! A czy wy poznajecie od razu tę figurkę? Ona jest Kubusia Puchatka. Moi drodzy, to jest prosiaczek.
Ale wygląda czadowo, słuchajcie, no mega. Przede wszystkim mamy tutaj gigantyczne oczy. W środku tych oczów mamy, zobaczcie, brokat. Prosiaczek jest różowy i ma swoje małe, odstające uszy. Gdzieś tutaj w środku powinna być jeszcze ulotka ze wszystkimi figurkami i tam również powinny być opisane figurki, które już do tej pory otworzyłam. Znowu mamy kolejne drzwiczki i okienko. Taka sama saszetka. I uwaga, kto tam jest w środku? Brokat. Słuchajcie, widzę brokatową figurkę. Oglądaliście bajkę Zwierzogród? To jest jedna z nowszych bajek Disneya. Bo jeśli tak, to na pewno kojarzycie tego oto lisa. Otóż, moi kochani, to jest Nick. Tak właśnie wygląda, chyba w jakiejś edycji specjalnej, ponieważ figurka jest cała obsypana brokatem. Nick wygląda, słuchajcie, genialnie. Ma zielone oczy. W środku mnóstwo brokatu, no i z tyłu swój długi lisi ogon. Kochani, a czy Wy w ogóle lubicie bajki Disneya? Napiszcie mi na dole w komentarzu, niech każdy z Was zrobi stop teraz w filmie i napisze mi, jaka jest Wasza ulubiona bajka, czy też film Disneya. Zostały mi już tylko dwie szafki, no i mamy ulotkę, zobaczcie, była schowana tutaj na samym dnie. Tutaj mamy pokazane, widzicie, wszystkie figurki, jakie możemy uzyskać. One są z różnych bajek. Tutaj mamy na przykład naszego prosiaczka i on jest zaznaczony na taki różowy kolor, co oznacza, że... Czy gdzieś tutaj jest objaśnienie? Halo? Że to jest edycja specjalna figurek. Kogo my jeszcze mieliśmy? Mieliśmy jeszcze Stitcha. Jest tutaj. To akurat taka zwykła figurka. I jeszcze był Zwierzogród, nasz Nick. To jest kolor niebieski, co oznacza, że ta figurka jest ultra rzadka. Ja nadal czekam na jakąś fajną figurkę księżniczki. Chyba to duże sobie zostawimy na koniec. Teraz sięgnijmy do tych drzwiczek. Również mamy okienka. I kogo my tutaj w środku będziemy mieli? Ja cały czas liczę na księżniczkę. Jakąś fajną bohaterkę. Nie no, nie wierzę, słuchajcie, trafiłam. I to na figurkę. Zobaczcie, to jest Anna z Krainy Lodu. Ale fajnie wygląda. Anna ma tutaj ubraną taką zieloną suknię i tak pięknie spięte włosy. To jest ten strój, który Anna miała ubrany podczas koronacji swojej siostry, tak? Tak mi się wtedy wydaje. Wow, jakie oczy ma fajne, słuchajcie, gigantyczne. Figurki oczywiście możemy postawić. Zobaczmy tutaj, słuchajcie, na ulotce. Akurat mam tutaj Disney Frozen, czyli Kraina Lodu. No i pierwsza figurka to jest właśnie Anna. Tutaj jest ta figurka taka popularna dość. Oczywiście z tej serii mamy jeszcze Elzę, mamy Svena, Kristofa, mamy, słuchajcie, tego dużego takiego lodowego stwora. I jeszcze tego pana Duncana, Okena, jakoś tak miał dziwnie Duncan na imię, który prowadził ten sklep wysoko w górach. Czas na ostatnie, słuchajcie, okienko, a w zasadzie na ostatnie drzwiczki. I to takie dosyć spore są te drzwiczki, bo to jest taka duża szafa. W środku widzimy, że jest taka sama saszetka. No słuchajcie, trzymajmy kciuki jeszcze za jakąś księżniczkę. Czy to jest księżniczka? Nie, to nie jest księżniczka, ja już to widzę od razu. To, moi kochani, uwaga, uwaga, jest kaczor Donald. Nie wiem dlaczego, ale ten kaczor Donald mega mnie rozśmieszył. Może dlatego, że właśnie Donald jest zawsze taką fajtłapą, ciapą i w ogóle taka niezdara zawsze u Mickiego. Ale wygląda śmiesznie. Trochę jak jego młodsi siostrzeńcy wygląda. Ale ma na sobie tę niebieską czapkę, niebieską bluzkę. Duże stopy, duże w zasadzie takie łapy. I z tej samej serii, jeśli chodzi o Mickiego i przyjaciół, mamy dwie mini. Tu mamy Donalda. Tutaj mamy Daisy, Goofiego i Pluto.
O rany! Czy wy to widzicie? Normalnie nie wierzę. Co to za słodkie maluchy? O rany! Chyba najbardziej podoba mi się oczywiście Anna z Krainy Lodu. Ja również bardzo lubię księżniczki. Fajne te figurki. Tylko wiecie, szkoda, że nie było postaci złej królowej, za którą ja jestem przebrana z Alicji w Krainie Czarów. No szkoda, szkoda, ale wiecie co? Mnie tam podoba się ten Donald. Wcale mnie nie śmieszy. Wygląda ekstra. Laleczki Low Surprise długo jeszcze stały i przyglądały się tym postaciom z Disneya. A Wam, kochani, spodobał się ten odcinek? Chyba każdy z nas lubi filmy i bajki Disneya. Pamiętajcie, aby na dole w komentarzu mi napisać, jaka jest Wasza ulubiona bajka albo film Disneya, albo jakiś ulubiony Wasz bohater. Zostawcie kciuki do góry, zasubskrybujcie mój kanał i do usłyszenia! Pa, pa!